program Gość Dnia. Adam Tyc, witam bardzo serdecznie. Dziś obok mnie w studiu Jerzy Pilch, wójt gminy Branna. Witam serdecznie. Witam pięknie. Cieszę się, że mogę pozdrowić odbiorców anteny TTV, telewizji w imieniu wszystkich mieszkańców naszej gminy. Panie wójcie, spotykamy się w Rybniku. Pan jest wójtem gminy Branna, ale przyjechał pan do nas z Katowic. To takie dziwne połączenie. Rozumiem, że to nie tylko chęć zobaczenia całego naszego województwa pięknego, ale też pewna konieczność, bo wczoraj spotkaliśmy się w Katowicach na Kongresie Europejskim, gdzie gmina Branna ma swoje stanowisko. To ja pytam, po co? Gmina Branna promuje się na stoisku w ramach Kongresu Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Gmina Branna w swojej strategii rozwoju postawiła sobie za cel przemysł turystyczny. Czyli ta gałąź przemysłowa też zafunkcjonowała, stąd też połączenie z Europejskim Kongresem Gospodarczym. Wydaje mi się, że jako gmina turystyczna powinniśmy w tej współpracy wielosektorowej zafunkcjonować. No i chcemy być, chcemy się promować, chcemy się pokazać. Ten przekaz słowny zupełnie inaczej brzmi, jest odbierany, aniżeli promowanie się jako jedna z wielu gmin gdzieś tam poprzez materiały promocyjne. Fizyczny kontakt, rozmowa, nawiązanie współpracy oceniamy jako trzeci raz będąc na kongresie. Jesteśmy po raz trzeci na tym kongresie. Widzimy konkretne korzyści promocyjne dla naszej gminy, chociażby w oparciu o rozwój sektora turystycznego. Ale wygląda to tak, że już coś się w gminie zadziało, brzydko mówiąc, dzięki właśnie tym kontaktom zdobytym na kongresie? No przede wszystkim w ramach strategii, w ramach planów przestrzennego zagospodarowania pokazujemy możliwości inwestycyjne naszej gminy. Mieszkaj, inwestuj, wypoczywaj. To jest takie hasło, z którym przyjechaliśmy na ten kongres i ta paleta kontaktów sprawia możliwości, żeby pokazać potencjał, otworzyć ręce do współpracy, nawiązać, uczyć się tej współpracy. Myślę, że to jest taki kierunek szansy rozwoju gminy, a konkretnie tego przemysłu turystycznego. Jasne. A jakie plany ma gmina na najbliższy czas? Bo potencjał potencjałem, ale o ten potencjał trzeba dbać i dać możliwości inwestorom, aby z tego potencjału mogli skorzystać. Jak przygotowujecie się na najbliższe lata? Te lata, kiedy tak do końca jeszcze nie wiemy, jakie będą środki unijne, czy gminy będą mogły się starać o większe środki, mniejsze środki, ile ich będzie, jakie one będą. Jaki jest plan inwestycyjny gminy na najbliższe, 4-5 lat? Sektorowo ustawiamy ten rozwój, ten plan. Pierwszy taki element, który już widzimy po minionej kadencji, to była pierwsza moja kadencja w samorządzie, to było otwarcie się gminy na możliwości pozyskiwania środków transgranicznych w ramach projektów twardych czy miękkich, czy mikroprojektów. I tutaj koncentracja była na poprawie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej. I tutaj już mamy te pierwsze efekty w formie siłowni zewnętrznych, placów zabaw, pump tracków rowerowych, więc takich elementów, które w ramach tej współpracy transgranicznej udało się zrealizować. No i ten największy produkt, Beskidzki Dom Zielin w ramach Beskid Śląski Wspólne Dziedzictwo. To jest taki element, który mamy za sobą. Ale patrzymy na rozwój tej turystyki dalekosiężnie, czyli stworzenie na miarę oczekiwań, potrzeb obsługi potoku ruchu turystycznego. Zadbaliśmy w aspekcie mówiąc o wykorzystaniu potencjału, o wpis do rządowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Patrzenie ministerialne na połączenie Brennej ze Szczyrkiem daje olbrzymią szansę rozwoju nie tylko gminy, ale i całego regionu na wzór miejscowości alpejskich. Po stronie Szczyrku inwestycje biegną. My do tych inwestycji się mocno przygotowujemy poprzez zespół badawczo-projektowo-analityczny i
i w naszej strony samorządowej, żeby plan przestrzennego zagospodarowania uwzględniał to, co inwestor może zrobić i zrobić jak najlepiej, więc myślę, że jesienią już wbijemy tą popularną łopatę, jesteśmy absolutnie na samym końcu tych proceduralnych spraw i to jest patrzenie na rozwój turystyki w kontekście Centrum Aktywnego Wypoczynku. Chcemy tutaj stworzyć, tak jak wspomniałem, przemysł turystyczny, ale całoroczny. Ta oferta musi być całoroczna. Zostawiamy dla Szczyrku tą specyfikację zimy i tych wyciągów narciarskich. Natomiast uzupełnieniem tego ma być Brenna właśnie w tym międzysezonowym okresie, bo kojarzą się kurorty, wypoczynki w górach sezonowo, czyli ferie, wakacje, święta. Natomiast chcemy popatrzeć, żeby i zadbać o to, żeby to był całoroczny produkt, dający miejsca pracy, dający no, przede wszystkim podniesienie wartości życia naszych mieszkańców. Czyli można powiedzieć, że wiosną i jesienią w gminie Brenna też można coś zrobić ciekawego? No chcemy widzimy, co nam podpowiadają turyści. Bardzo dobrze rozwija się rower w gminie i to nie tylko rower w tym pojęciu zawodowym, górskim, ale też chcemy wykorzystać ukształtowanie terytorialne naszej gminy na takie wycieczki rodzinne, rowerowe wzdłuż rzeki Brennicy. To jest, Brenna ma 15 kilometrów wypłaszczenia takiego, gdzie na bulwarach rzeki Brennicy można zrobić ścieżki rowerowe i dużo tych działań w tej chwili się dzieje w kontekście i Centrum Aktywnego Wypoczynku i programów transgranicznych, trochę szerszych, krajowych też, no bo widzimy, że ten potencjał turystyki rowerowej, która ma trochę uzupełnić również ten portfel, no da nam tutaj dużą szansę. Piękne szlaki spacerowe, na bazie których popularne biegi terenowe, w przypadku Brennej bieg Obreńskiej Kierpce w minionym 2018 roku wygrał klasyfikację Open wszystkich biegów w Polsce, także olbrzymie osiągnięcie. To jest właśnie wykorzystanie malowniczych krajobrazów naszej gminy. Na jedną rzecz chciałbym ewentualnie zwrócić uwagę, jeżeli można. W ramach tej oferty całorocznej chcemy zwrócić uwagę na powrót do pewnej formy dziedzictwa kulturowego. Chcemy budować atrakcję turystyczną w oparciu o kulturę wołoską. To są nasze korzenie. One znalazły odzwierciedlenie w Beskidzkim Domu Zieleń Przytulia, gdzie historię Brennej piszemy na tle ziół. Zioła zawsze były obecne w naszej kulturze, w naszej gwarze, pieśni, w strojach ludowych. I chcemy tutaj tą kulturę wołoską również pokazać jako produkt turystyczny w oparciu o odtworzenie szlaków, bacówek. Jesteśmy gminą karpacką na tym łuku karpackim, najbardziej wysuniętą na południowy zachód. Dlatego ten potencjał również jest do wykorzystania. Widzę, że po rydykach owiec, które się odbywają, po tych cyklicznych imprezach, widzimy, że muszą znaleźć się w kalendarzu imprez. My na naszej antenie też niedawno całkiem mówiliśmy o nie tylko o redykach, ale w ogóle o tym, jak w gminie Brenna tradycja jest utrzymywana. To przy okazji Nocy Muzeów, która nie tak dawno po raz pierwszy zagościła w gminie Brenna. Dom Zieleń Przytulia, o nim tutaj wiele wspomnieliśmy, a on również wiąże się z Europejskim Kongresem Ekonomicznym, bo tam, z tego co wiem, otrzymaliście nagrodę, wyróżnienie za właśnie tę inwestycję. Dla nas olbrzymie wyróżnienie, top inwestycja kongresu. Jesteśmy w dziesiątce najlepszych tych inwestycji w kraju. Cieszę się niezmiernie, że te starania o to, żeby ta inwestycja mogła dojść do skutku i wiemy, ile ona daje w tej chwili nie tylko turystom, ale i też mieszkańcom i temu sektorowi prywatnemu, bo w ramach Beskidzkiego Domu Zieleń Przytulia udało nam się zaprosić do współpracy miejscowych gestorów, właścicieli restauracji i ten produkt pięknie kulinarnie się zaczął rozwijać, czyli promowanie ziół w menu kulinarnych poszczególnych restauracji i punktów gastronomicznych.
społecznych. To jest taka radość, że ten potencjał społeczny również został zaangażowany i widzi w tym sens dowartościowanie mieszkańców. Ma to olbrzymie znaczenie w tej strukturze i strategii rozwoju gminy. Yes. Sam fakt wyróżnienia na konkresie odbieram jako wielkie osiągnięcie. A nie boi się pan, że gmina może pójść za daleko, że może zostać przekroczona ta granica między wspominaniem tego, co naprawdę wiąże się z tą dawną kulturą, a przejściem w taki zbytnią cepelię, brzydko mówiąc, bo to jest takie zagrożenie i ono już nieraz się ujawniło. Nie mówię, że w gminie Brenna, ale w innych miejscowościach. No trzeba na to zwrócić uwagę. Musimy tutaj obserwować trendy rozwoju. Bardziej nam chodzi o to, żeby wypromować wartości tradycji kulturowej, może z mniejszym takim przełożeniem na produkt cepelniany, bo to chyba jest wszędzie. Natomiast jeżeli budujemy historię Brennej na tle ziół, to nie róbmy to cepeliowo, tylko postarajmy się wkomponować to w obszar bardziej elegancki, bardziej na miarę oczekiwań sektora społecznego, zróżnicowanego, nie tylko powiedzmy średniej klasy wiekowej, ale wiemy, że musimy pomyśleć również o osobach już kręcących się wokół wieku emerytalnego, czy w tej jesieni życia. No, widzimy, że aktywność tych ludzi na terenie naszej gminy również jest znacząca, organizująca się. To jest taki produkt, jak to mówią, srebrnej zarówno siły, jak i srebrnego przemysłu. Musimy na to zwrócić uwagę. Ale też istotne jest połączenie młodzieży, która poznaje to, co pamiętają nasi ojcowie i dziadkowie. I widzę, że takie warsztaty, bardziej w kierunku nie cepeli, ale warsztatów edukacyjnych idziemy i obserwujemy to zjawisko i wydaje nam się, że młodzież bardzo potrzebuje tego typu produktów. Jasne. Teraz lato przed nami, lato już w zasadzie, gdyby nie pogoda za oknami, to można by powiedzieć, że tuż. To w takim razie czym gmina Brenna chce w tym sezonie już zaciekawić, zaprosić, zainteresować się mieszkańców, ja myślę, że nie tylko Śląska, ale całej Polski? Ten kalendarz turystyczny, rekreacyjno-turystyczno-sportowy, jak co roku mamy wypełniony po brzegi. Każdy weekend właściwie coś się dzieje. Część działań planujemy w ramach Beskidzkiej Piątki. Współpracujemy tutaj z gminami Beskidów, Ustroniem, Szczyrkiem, Wisłą i Stebną. Uruchomiliśmy taki fajny program lojalnościowy, promujący całą Beskidzką Piątkę. Przyjął się bardzo i będziemy go na pewno prolongować. Tak zwane szczęśliwostki, czyli każda gmina wybiera sobie 8-9 najcenniejszych, najciekawszych punktów do odwiedzenia i turysta podąża w ramach tych szczęśliwostek, odwiedzając, otrzymując nagrody, punktacje. No, wspaniała zabawa, którą widzieliśmy, jak ona przebiega. Nawet można było urlop rodzinny spędzić w ramach działania tego programu lojalnościowego. To są takie wspólne działania, ale każda gmina ten kalendarz wypełnia. My też go staramy się łącznie z Gwiazdą Wakacji, łącznie z tymi sztandarowymi imprezami, jak Noc Świętojańska wpisana. No i przede wszystkim w tym roku, na co zwracamy uwagę, 30. jubileuszowe dożynki ekumeniczne w naszej gminie. 30 lat temu ten pomysł się zrodził wśród pastora i księdza profesora Józefa Budniaka, który z pastorem Markiem Uglorzem czy Miklerem wcześniej jeszcze, teraz już kontynuuje to Marek Uglorz i ta ekumenia, która tworzyła się na wzór działania takiego, powiedzmy, wyznaniowego, przetrwała. Mamy 30 dożynki ekumeniczne i liczę, że będzie to wielka atrakcja dla nie tylko mieszkańców, ale i aglomeracji śląskiej. A czy można powiedzieć, że właśnie gmina Brenna stara się łączyć wiele kultur, wiele zamiłowań, wiele zainteresowań, bo oczywiście kultura wołoska, o której często mówimy, wspominając o Brennej, jest nadal obecna i tak jak pan mówił, chcecie ją ożywiać i przypominać, może ożywię złe słowo, bo ona nadal żyje. Natomiast mówię o tym,
sam będąc częstym gościem w gminie Brenda, bo mamy tak przeróżne imprezy, wydarzenia jak właśnie dożynki ekonomiczne, ekumeniczne, przepraszam najmocniej. Mamy Noc Świętojańską, mamy Słowiańską Noc, która również jest wyjątkowym wydarzeniem na skalę nie tylko naszego regionu. Imprezy sportowe, biegi, cała masa jest różnych imprez i do tego jeszcze wspomniana kultura wołoska i choćby redyki owiec. Czy gmina Brenna jest w stanie być takim kotłem, w którym wszystkie te kultury się, nie mówię połączą i zjednoczą, ale będą żyły obok siebie i będą czerpały nawzajem jedno od drugiej? Śląsk Cieszyński, to chyba jest tutaj odpowiedź na to pytanie. Region no bardzo, bardzo zróżnicowany kulturowo i wyznaniowo. Ale wydaje mi się, że tutaj chcemy bardzo spolaryzować tego typu działania. Czy koncentrować się na jakimś jednym czy drugim zakresie. Myślę, że w zależności od odbiorców, potrzeb i oczekiwań staramy się ten kalendarz ułożyć, tak jak wspomniałem, zarówno dla młodzieży, dla wieku w okresach pracy i senioralnego również. Także wygląda to rzeczywiście z perspektywy działań całorocznych bardzo bogato, ale jest to w pełni sterowalne i myślę przygotowane w miarę możliwości oczywiście finansowych naszej gminy. Szukamy szansy dla naszej gminy. Jesteśmy gminą bardzo dobrze skomunikowaną używając tutaj określenia z aglomeracją śląską, ale i nie tylko. No i chcemy to wykorzystać w tym aspekcie rozwoju całej gminy. Drodzy Państwo, jeśli Państwo nie wierzą wójtowi gminy, to radzimy odwiedzić gminę i przekonać się na własne oczy, czy to wszystko prawda. Na dziś to już wszystko. Jerzy Pilch, wójt gminy Brenna był moim i Państwa gościem. Dziękuję ślicznie, Panie Wójcie, za spotkanie. Dziękuję serdecznie, zapraszam do Brennej. Mnie nie pozostaje nic innego, jak się przyłączyć. Do zobaczenia.